Siema! Słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku Speculator KX. Słuchajcie, dzisiaj dosyć bardzo zła sprawa, słuchajcie, bo dzieją się rzeczy niestworzone, Preston nic nie naprawił i jest mega problem, bo ludzie, którzy nie dupują, nie klonują petów, tracą pety w dalszym ciągu, że tak znowu się to dzieje, słuchajcie. Na samym starcie pamiętajcie, łapka, korytarzyk, subik, lecił tutaj do 300 subów i ważne, przeglądnij ten film, słuchaj, bo musisz zrobić jedną ważną rzecz. Słuchajcie, dzisiaj, dosłownie 3 godziny temu, ja to nagrałem o godzinie 6, ale w Ameryce się teraz dzieje. Nagrałem to o godzinie 6, bo przeczytałem na Twitterze, słuchajcie, tweeta od Majorusz Arta. Jeżeli nie wiecie, kim jest Majorusz Art, jest to gość, który ma po prostu ponad 2 miliony subów, jeden z najbogatszych punktów Pet Simulator, no po prostu gigaczadzior, słuchajcie. Majorusz Art dodał tweeta, którego, uwaga, tłumaczę. Wszystkie moje niezdupowane pety, huge pety, zostały usunięte z banku. Huge nie są, nie były zdupowane, były od czystych właścicieli, czyli wiecie, jak na przykład drobnicie sobie z jajek, co nie? To jest ten właściciel pierwotny, czyli ten prawdziwy właściciel, którzy mieli je przez miesiące. Słuchajcie, miesiące z huge petami. Majorusz jest dodał kolejnego tweeta po dosłownie 15 minutach, w których napisał: bank usunął wszystkie moje pety, które tam włożę. W tym momencie nie mam nic w banku. Rozumiecie? Gość, najbogatszy, kurde, praktycznie youtuber z Robloxa w Pet Simulator X stracił wszystkie huge pety, wszystkie zwykłe pety z banku. On miał ponad 800 petów, słuchajcie. 800 walonych petów. Łącznie tam były huge, tam były zwykłe pety, tam były eventowe pety. Wszystko zniknęło. Natychmiast w tym momencie, ziomuś, ziomalko, jeżeli w banku trzymasz walone huge pety, nawet dla mnie, ja zaraz przejrzę banki, więc sobie zobaczymy, czy tam jakieś są. Mam nadzieję, że nic wam nie znikło. Mi na szczęście też, jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy coś wam znikło, po pierwsze będzie komunikat na czacie, po drugie, wejdźcie w My Bank, opcje i View History. Tutaj będzie pisać, jeżeli coś było zdupowane i zniknęło. Tutaj macie całe informacje, słuchajcie, i proszę, wyjmijcie huge z banków. Nie dawajcie huge w bankach na razie, nie róbcie nic w bankach. Kompletnie wyjmijcie sobie na dzień, dwa, niech to się uspokoi, bo dzisiaj stała się rzecz, no, powalona. No, słuchajcie, no, typo, który po pierwsze jest YouTube'em partnerem. Ja wiem, że to nie ma znaczenia, jakby ci partnerzy i tak nic nie dostają praktycznie, pozdro Mandy. Ale sam fakt, że typowi, który, no, jest znany i tak dalej, znikają pety, słuchajcie, to jest powalone. To jest strasznie powalone. Skipujemy sobie banki, patrzymy tylko, czy widzowie przypadkiem nie mają huge'ów. Jak są, mam nadzieję, że ktoś, kto zobaczy ten odcinek i wstawił mi jakiegoś huge'a, to go tutaj zobaczy, a nie, że go nie będzie w banku, bo to będzie oznaczać tylko tyle, że ten huge zniknął, słuchajcie. Nie wiem, stresuję się bardzo, bo ja się mega też cieszę, że ja nie miałem żadnego huge'a w banku, bo bym się teraz rozpłakał chyba, jakbym te wszystkie moje huge'e miał w banku, które dostałem od was, które też sobie jakoś tam zdobyłem i tak dalej. No po prostu byłbym tak wściekły, że ja pierdzielę. Dlatego proszę, wyjmijcie z banku huge'e. Wyjmij teraz, mordo, odpal sobie teraz peta. Jak słuchasz tego filmu, odpal sobie w tle. Już wyciągaj z banku wszystkie swoje ekskluzywy, wszystkie swoje jakieś ważne pety i tak dalej. Bo słuchajcie, zobaczcie w ogóle, ja wiem, że tutaj jest jakby większość widzów chce pety, ale zobaczcie, jakie tutaj są tanie pety. Zobaczcie, jakie tutaj są tanie pety. Już kolejny bank z rzędu, mamy same bilionowe pety. Zobaczcie, mamy same bilionowe. Rzadko kiedy tak banki wyglądają, słuchajcie. Zobaczcie, nie ma prawie w ogóle żadnych petów typu, nie wiem, legendarka, mifka, wierszyk, dobrze. No tutaj akurat pety zostały. Ale zobaczcie, w niektórych bankach brakuje petów tutaj. Ciotka, pozdro. Jenna, to ja, dobra, skipujemy banki, bo mówię, mnie tylko interesuje, czy są te huge, bo jak są, to, kurde, dobrze, a jak nie ma, w sensie, ja nie wiem, osoby, które oglądają, na pewno będą widzieć, bo na pewno, jeżeli ktoś wstawił tego huge'a, to ogląda odcinki, co nie? Ale jest mega przypał, słuchajcie, jest mega przypał, w ogóle Preston, jak on mógł to zrobić, znowu coś się psuje, znowu coś się Prestonowi psuje, to jest niesamowite, że ten gość dodaje najgorszy update w historii, ale broni się tym, dziękuję bardzo za orkę, wezmę sobie tą orkę, dziękuję pięknie nowa M123, słuchajcie, gość, który wstawił gówniany update, no nie oszukujmy się, jest tragiczny ten update,
powiedział, że no, dupowanie petów musiałem napalić. Po czym to się psuje, rozumiecie? Po czym się to psuje i znowu można dupować pety, bo słuchajcie, od razu gdy weszła aktualizacja, to jest ważne. Fajnie, że jest dobry jakiś pet. Nie chcę tego peta, ale chcę pokazać, że jest, nie zniknął, więc dobrze. Słuchajcie, od razu gdy weszła aktualizacja z nowym tym, dało się, wiecie jak klonować pety? Wiecie jak dało się klonować pety? Wystarczyło je wrzucić do banku i wyjąć. I zostało w banku i mogłeś w nieskończoność wyjmować. Mówię poważnie, od razu gdy weszła Easter aktualizacja, bank był tak zbugowany. Dla widza pozdrowisz? Pozdrawiam. Mówię, nie biorę żadnych petów takich zwykłych, no bo się śpieszymy, patrzymy, bo to jest naprawdę mega, mega przypał. Serio, nie wysyłajcie mi huge'ów przez... Mówię, jeżeli ktoś chce mi wysłać huge'a, nie teraz, proszę. Poczekajmy 2 dni, 3 dni, aż Preston powie, ej, dobra, już naprawiłem, bo naprawdę, chociaż czy można mu ufać, tego nie wiem. Tego szczerze nie wiem, czy można Prestonowi ufać, bo jest tragedia. Znowu coś się dzieje. Nie można spać spokojnie. Wyobraź sobie, mordo, że chowasz swoje huge do banku, masz na przykład całe jakieś huge i mówisz tak, o kurde, ale zarobiony jestem, niech sobie tutaj czekają i je sprzedam kiedyś za miliardy gemów. No i dupa. No i znikają. No i to jest naprawdę, no jak Major Shortowi, słuchajcie, Major Short na pewno... Na 100% nie miał dupowanych petów, na 100%. No, jestem przekonany na 100%, że nie miał. Naprawdę jestem przekonany, że on nie miał dupowanych petów, serio. Gość jest tak... No, słuchajcie, typo napisał w ogóle komentarz. Przeczytam wam jeden komentarz z Twittera, sobie wejdę na Twittera. Typo napisał tak. Mi w banku zniknął mój huge dog, którego odebrałem z... Z maskotki. Gra jest zepsuta, deweloper ma wywalone na graczy, tylko kasa. Mi zniknął kolejny huge dragon. No właśnie, widzicie, jakby ja nie mogę, nie dla siebie, dla ciebie. No to dziękuję za orkę. Grzechowski Aserian 952. Pozdrawiam. No widzicie, jakby ludziom znikają pety z pluszaków. Imagine, kupujesz pluszaka za 200 czy tam 300 zł za pluszaka, który jest gównianie zrobiony, to po pierwsze, bo obejrzycie sobie u Yoshiego, jak on to tam pokazuje, no ale to jest tragedia, słuchajcie. Takiego huge'a kupujesz i znika ci w grze. Gdzie tylko i wyłącznie tym ludziom, którzy to kupili, zależało na pecie w grze. Naprawdę, im zależało tylko na pecie w grze. Ni na niczym innym. Ludzie mają w dupie jakieś pluszaki, można na AliExpress takiego kupić, ale chodziło o ten kod w grze. Dlatego Preston naprawdę odwala mega, mega do dupy rzecz, mega do dupy rzecz. Po prostu ja nie wiem, co innego można powiedzieć niż Preston puki się w łepę tyle, bo jest źle bardzo z tobą. Naprawdę, Preston, co się dzieje? Preston, I can speak English, fix this. Nie no, naprawdę, słuchajcie, w tym momencie wyciągajcie z banków wasze pety, niech one będą w ekwipunku, jeżeli macie jakieś najmniej warte, sobie zostawcie, serio, najmniej warte, bo ludziom znikają całe banki pokazuję jako dupowane, kto by dupował jakiegoś kurczaka 3D Mage'a? Naprawdę, jest jakiś mega błąd algorytmu, który to usuwa, dlatego proszę, wyciągnijcie z banków, nie róbcie takich rzeczy, przerwa oddawania huge'y, dziękuję za wszystkie huge'e, jak widać nie zniknęły, dzięki i w ogóle, nie wsadzajcie nic do banków, ja mam same słabe pet, no zobaczcie, co ja trzymam w banku, jakiś Hellish Axolotly, jakieś demonki, jakieś tej bałwanki, Santa Puffsy i tak dalej, także no, mówię, nic nie robić w banku, bo bank jest zepsuty, także nie róbcie tego, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, to i widzimy się w kolejnym, uważajcie na siebie, widzowie, uważajcie na siebie, bo Preston nic nie naprawił i jest znowu źle. Siemano!